Ekonomia, kapitał, gospodarka. Tadeusz Moszto, trzecia część EKG, w naszym studiu Andrzej Rędarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Krzysztof Barenbruch, prezes Związku Firm Doradztwa Finansowego i Maciej Glowski, przewodniczący Rady Głównej Business Center Club. Rynki papierów wartościowych na zielono, czyli wzrostowo, w tej chwili WIG 21,3%. Zyskuje we Frankfurcie prawie 1,5%, także w Paryżu 1,4%, w Londynie ponad 1%, 1,1%. Waluty tanieją, frank szwajcarski o 0,5%, kosztuje 3,45, euro o 0,6%, kosztuje 4,27. I funt brytyjski, jeszcze zerkniemy, ile kosztuje? Przepraszam bardzo, funt brytyjski uciekł mi gdzieś sobie. No, euro mi się pokazało, a funt mi uciekł. EKG. No dobrze, jesteśmy przy zdziwieniach. Co mnie dziwi, to mnie dziwi. Kto zaczyna? No dziwi mnie, jak się zmienia gusta kulinarne Polaków. Rezygnujemy z dwóch podstawowych dań kuchni polskiej, czyli wódki i chleba. Otóż w ciągu ostatniego roku sprzedaż wódki spadła o, proszę panów, 6%, i to jest taki stały proces. Jeżeli chodzi o chleb, to w ciągu 17 lat prawie 50% spożycie chleba w Polsce spadło, więc widać, jak bardzo zmieniają się nasze gusty kulinarne. Pijemy więcej, nie wiem, wina pewnie i piwa. Jemy... Albo okowitki. Albo sami robimy. W każdym bądź razie, jeśli to jest, co podejrzewa pan prezes Grelowski, no to zważywszy, że akcyza w wódce stanowi blisko 50%, ma to duży wymiar dla polskiej kasy. No, przy tym też chciałem przypomnieć, co mówiliśmy jakiś czas temu, że mamy nadmierną ilość piekarni, które mają w tej chwili wielkie problemy, no bo nie ma kto, że tak powiem, tej produkcji spożywać. No i generalnie kiepską jakość pieczywa. Maciej Rylowski, tak? Proszę. Więc ja nawiążę, będę monotematyczny, nawiążę do banków, bo to jest tak, że z jednej strony politycy, chcąc się przypodobać, wzywają do zaostrzenia warunków, ale z drugiej strony ja daję warunków działania banków w systemie gospodarczym. Z drugiej strony ja przynajmniej zauważam te problemy klasy średniej i to się wszystko przekłada na tak zwaną codzienną działalność. I ja uczestniczę w paru przedsięwzięciach, w których banki są istotnym elementem projektów gospodarczych, i muszę stwierdzić, że w tej chwili to jest dla przeciętnego, drobnego przedsiębiorcy, małego czy średniego, gehenna uzyskanie jakiegokolwiek wsparcia finansowego w tradycyjnym pojęciu, czyli bankowym, ponieważ zaostrzenie kursu wobec banków, ja mówię konkretnie o przykładzie Polski, w wydaniu KNF-u, na to się nakłada Bazylea. O czym pan konkretnie mówi? To znaczy wszystkie standardy, które wprowadzone zostały. Panie przewodniczący, błagam, no proszę konkretnym przykładami się posłużyć. Nie, to jest kwestia szacowania ryzyka. To są wszystkie mechanizmy, no trudno tu opisywać poszczególne elementy analizy, której musi być poddany wniosek kredytowy, żeby spełnił standardy, które są nałożone prawem na działalność kredytową banków. Jasne, w zakresie przedsiębiorczości. Teraz, banki prywatne są objęte jeszcze programem Bazylei 3, to są to, co standardy określające dla banków prywatnych, plus nasze banki, będące częścią systemu europejskiego, muszą respektować standardy wewnętrzne tych banków dużych, ponadnarodowych. W związku z powyższym, jeżeli przedsiębiorca zwraca się do tego banku o kredyt, no to co zresztą jest potwierdzone twardymi faktami spadającej akcji kredytowej w zakresie finansowania aktywności gospodarczej. Wobec tego mówienie o tym, że oczekujemy wzrostu inwestycji prywatnych, gdzie źródłem tych inwestycji także w coraz mniejszym stopniu będzie rynek, z którego pozyskiwano poprzez, bo pamiętajmy, że byliśmy królami, czy jesteśmy królami nowych upublicznień spółek, ale to źródło też ma swoje ograniczenia. Wobec tego to nie jest tak, że przekładanie niepokoju społecznego na dociskanie śruby bankom przełoży się na znalezienie właściwej drogi do tego, żeby zapobiec pogłębiającemu się kryzysowi.
EKG. Narzekamy na to, że nasz system podatkowy jest bardzo skomplikowany, że mamy mnóstwo przepisów, które się czasami wzajemnie wykluczają. Mnie lekko szokowała informacja, że uwaga, w Stanach Zjednoczonych ustawodawstwo podatkowe liczy 10 tysięcy stron. Tak. I gdyby to zebrać, rzeczywiście trochę w kierunku idąc Palikota i konferencji, gdyby to zebrać te wszystkie akty prawne i ułożyć w stertę, ona by, jej wysokość wynosiłaby 1,5 metra. A mówię to też między innymi dlatego, że Stany Zjednoczone chwaliły się z tym, że za Reagana przeprowadziły reformę podatkową, która miała być najbardziej z jednej strony sprawiedliwa, a z drugiej strony stymulująca do bogacenia się Amerykanów. Otóż kolejną szokującą, dla mnie przynajmniej, informacją jest taka, że prosty system podatkowy posiada tyle wyjątków, szczególnie preferujących bogatszych Amerykanów, i rocznie z wszelkiego rodzaju ulg Amerykanie korzystają na kwotę $1 bilionów. Pięknie. EKG. Piotr Pastuszka, proszę Państwa. Dyskutowaliśmy na temat demonstracji, postulatów demonstrujących. Pisze na Facebooku: kapitalizm do naprawienia, ale ustawić limity, aby dług publiczny nie przekraczał 10%, a ci, co mają wyższy, musieliby obniżyć do co najmniej 1% rocznie, bo to główna przyczyna. Tak jest. Za duże długi. Przypominam z historii, przed II wojną światową Niemcy mieli gigantyczne długi, bo za cudze pieniądze inwestowali w przemysł wojskowy. Potem wypowiadali wojny, bo to prostsze rozwiązanie niż spłacać długi. Stąd wypowiedź Rostowskiego nie jest oderwana od życia. I jeszcze Filip... To chyba Grecja wypowie wojnę. Filip Borysewicz. Postulaty, z którymi wczoraj maszerowano, były bardzo roszczeniowe. Wczoraj nie usłyszałem ani jednego zdroworozsądkowego pomysłu na rozwiązanie problemów, o których mówiono. Kompromitacją były wypowiedzi organizatorów wiecu w Warszawie. Dobrze, że ludzie potrafią się zebrać i pokazać swoje niezadowolenie. Wypadałoby jeszcze oprócz niezadowolenia pokazać ideę. No bo to w myśl zasady cytowanej wielokrotnie przez pana redaktora i Kleskę, że tłum ma dużo głów, ale mało rozumu, no, w związku z powyższym tak to jest. Ale wracając do tego, pomysł amerykański, to znaczy ten, który się zrodził przy Wall Street, jest następujący. Rzeczywiście główne decyzje podejmuje się nie na ulicy, ale w parlamentach. W związku z tym jedynym sensownym rozwiązaniem dla tych ludzi byłoby zorganizować taką siłę polityczną, z którą trzeba byłoby się liczyć. Żeby taka siła powstała, musi być inny system finansowania partii. Amerykanie wymyślili coś takiego, że jeżeli, taka jest propozycja, że jeżeli ktoś z kandydatów zgodzi się na to, że nie będzie przyjmował pieniędzy od korporacji, to wtedy Amerykanie będą mogli korzystać z swego rodzaju vouchera wyborczego, czyli część swoich podatków oddać na kampanię tego kandydata. To już tak jakby głosowanie było. To też jakaś forma takiego prawyborów. Co miałoby spowodować, żeby rzeczywiście system wyboru osób do nas reprezentujących był dużo bardziej demokratyczny niż teraz, który mimo wszystko przede wszystkim preferuje ogromne partie, które mają duże zaplecze finansowe. I żeby politycy nie byli zakładnikami tejże korporacji, o to chodzi, prawda? Jest to jakiś pomysł, to zdaje się pomysł, czyli to był pomysł? Amerykański, nie wiem, kto to wymyślił. Ale chciałem przypomnieć, że na początku kadencji Obama chciał zmienić system finansowania wyborów i zostało to odrzucone. Dano przyzwolenie na finansowanie, udział wielkiego kapitału w procesie wyborczym w Stanach Zjednoczonych. EKG. Dostałem, proszę Państwa, w ramach zdziwień tu przytoczę, dostałem maila bardzo ciekawego. Pluszowe misie mogą niebawem zejść do podziemia. Handel zabawkami przejmie mafia. Zgodnie z nową dyrektywą Unii Europejskiej, dzieci przed ukończeniem trzeciego roku życia będą mogły przebywać w towarzystwie pluszaka jedynie pod nadzorem dorosłych. Zadawać można się tylko z tymi zwierzakami, które po wyjęciu z pralki zachowują pierwotny kształt, kolor i smak. To bardzo ciekawe, także bez zasady... To jest najlepszy komentarz do naszych rozmów. Unia opracowała bezpieczny sposób nadmuchiwania balonów. Zgodnie z nową dyrektywą, najmłodsi obywatele Unii będą mogli samodzielnie oddawać się tej czynności dopiero po ukończeniu 7 lat. Czyli po 7 latach będzie można pompować balony. Całkowicie natomiast muszą zapomnieć o rybkach wyławianych z wody przy pomocy wędki z magnesem. Zabawka ta została uznana za szczególnie bezpieczną, objęta zakazem dystrybucji na obszarze Zjednoczonej Unii. Jeszcze większe restrykcje objęły miłośników rozwijanych
gwizdków, czyli urządzeń wydających dźwięki w trakcie gwałtownego wtłaczania weń powietrza. Trzeba będzie mieć skończonych 14 lat, żeby bez narażenia się na szwank móc sobie na przykład dmuchnąć na przykład w lateksowy język. Świadczy to o zupełnej znajomości życia kadr urzędniczych w Brukseli. W tym wieku młodzież interesuje się językami w postaci naturalnej. Racjonalnie. Każdy urzędnik musi udowodnić swoją przydatność. Jan Płaskon. To jest racjonalne działanie. Mm-hmm. No i to jest najlepszy komentarz do naszych rozważań, dlaczego tak jest, jak jest, prawda? Czym się zajmuje Unia? EKG. Proszę bardzo, druga runda. No, jak, tak jak pan prezes Grelowski ma ideę fix, banki są tą ideą fix, to ja kolejnictwo. I tutaj przeczytałem bardzo ciekawy artykuł w Rzeczpospolitej o tym, że między innymi jest napisane, że do dziś nie udało się pobić czasu przejazdu osiągniętego przed wojną na trasie z Warszawy do Białegostoku, a ostatnio pobito 5 minut przedwojenny rekord z Warszawy do Łodzi. Także tak mniej więcej wyglądają nasze osiągnięcia w kolejnictwie. Dobra, się wojna skończyła się w 1945. No wiesz, chciałbym powiedzieć, że w wydaniu niektórych, jeżeli chodzi o filozofię życia, ona trwa dalej, więc w związku z powyższym nie należy się dziwić. EKG. A taka informacja, proszę Państwa, dwóch posłów straci mandat albo 14 tysięcy złotych emerytury. Są takie emerytury w Polsce, nie widzieliście, że są emerytury? No właśnie. Marszałek Sejmu twierdzi, że wybrani w wyborach prokuratorzy w stanie spoczynku nie mogą pobierać dożywotnich świadczeń. Według marszałka Sejmu, jeżeli Święczkowski i Barski zdecydują się zostać posłami, to tego dnia stracą dożywotnio gwarantowaną emeryturę w wysokości około 14 tysięcy złotych netto. Prawną podstawą do tego ma być artykuł 103 Konstytucji, który zabrania łączenia mandatów posła i senatora. No mnie te 14 tysięcy szokowały emerytury, powiem szczerze, proszę Państwa. Bo możecie Państwo stawać na głowie, zbierać w ZUS-ie, w OFE, nie wiadomo gdzie. I tak nikt Państwu by nie pozwolił na to, żebyście uzbierali tyle, abyście mogli dostać 14 tysięcy złotych emerytury. To jest pozycja w stanie spoczynku, bo chciałem podkreślić, że obaj panowie nie mają wieku nawet przedemerytalnego, bo jeden chyba ma około 40, więc perspektywa przy średnim życiu, że do końca życia pobiera takie kwoty, które będą waloryzowane jeszcze, no to jest dolce vita. EKG. Chciał pan coś powiedzieć jeszcze? Może lepiej nie, bo już... pan redaktor się tak sugestywnie spojrzał, bo że rzeczywiście myśli cofnęły. Anna czeka. Proszę Państwa, dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Dziękuję moim gościom, którym byli dzisiaj Andrzej Rędarski, Krzysztof Warek, Ruch Maciej Grodzki, ja się nazywam Tadeusz Mosz. Czas na informacja, tuż po nich komentarze na program. Już teraz zaprosi Państwa Anna Laszczuk.